I zwróćcie Państwo uwagę, po raz pierwszy od tych kilku lat, kiedy prowadzone są marsze niepodległości, po raz pierwszy marsz 11 listopada gromadzący ponad 100 tysięcy ludzi. Tak się dziwnie złożyło, że obył się bez żadnych awantur. Dlaczego tym razem nie było awantur? Dlaczego ten Sejm tak dobrze oddaje polską rzeczywistość? Bo nie było prowokacji. Bo nie było tych, którzy próbowali za wszelką cenę rozbić polską jedność, za wszelką cenę przeciwstawić jednych Polaków drugim, za wszelką cenę pokazać nas jako niezdolnych do budowania niepodległego, silnego państwa narodowego. Ale damy radę i będziemy świadkami odbudowy siły Polski i będziemy świadkami realizacji obietnic wyborczych i będziemy świadkami, jak na naszych oczach znowu powstaje wolna, wielka Polska. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.